złamania ręki doznałem na walce, nawet pamiętam dokładnie, który to był moment. To były ostatnie dwa ciosy, gdzie już znokautowałem przeciwnika. No już wiedziałem, że coś jest nie tak, bo poczułem ostry ból w dłoni, jednak myślałem, że może to jest mocne zbicie albo jakieś lekkie pęknięcie, no ale niestety po RTG okazało się, że ręka jest złamana i do operacji. Adrian doznał po kolejnego urazu ręki, miał wcześniej dwa złamania w obrębie drugiej kości śródręcza. Zajmujemy się jako klinika MML wszystkim, co jest związane z urazami, których doznają zawodnicy, uprawiając tak fantastyczny sport, jakim jest MMA. Współpraca z KSW to jest też tak naprawdę wiele, wiele lat bardzo dobrej współpracy, wiele lat pomocy, diagnostyki oraz leczenia zawodników. My jako MD Clinic możemy operować w szpitalu MML. Dlaczego Adrian trafił jednak na blok operacyjny? Dlaczego ma mieć operację? Ponieważ okazało się, że po tygodniu od założenia unieruchomienia, czyli założenia gipsu, to złamanie się przemieściło. W tym miejscu to było jego trzecie złamanie, które nie, jakby od początku były źle leczone. Budowaliśmy bardzo fajny zespół, team MD Clinic MML. Razem współpracujemy, wspieramy zawodników KSW. Płytka, którą stabilizujemy to złamanie, to tytanowy implant, podobnie jak mikrowkręty, którymi zostanie ona przymocowana do kości. Jest pęka, którego nie trzeba usuwać. Nie przeszkadza w późniejszych badaniach rezonansu magnetycznego albo dowolnej innej diagnostyce. Może tak być, że zostanie u pacjenta w ręce aż do końca życia. Nie będzie przeszkadzać ten implant w dalszym uprawianiu sportu na poziomie zawodniczym. To, że to jest jednodniowy zabieg, no to jakby zasługa rodzaju znieczulenia, że pacjent może być tego samego dnia do domu. Trochę się stresowałem, bo to mój jakiś pierwszy taki poważny zabieg, operacja w życiu, ale obsługa bardzo miła, trochę mnie uspokoili, dali mi odpowiednie leki, także nie stresowałem się. Jakoś to przeżyłem, chociaż nie chciałbym oglądać, jak wyglądała operacja. Pomagamy zawodnikom od wielu, wielu lat. Tak naprawdę wykonujemy te procedury diagnostyczne i lecznicze u wszystkich czołowych zawodników dzisiaj, zarówno polskich, ale również, którzy przyjeżdżają do nas ze świata. Zawsze będziemy Wam pomagać, czekamy na Was. Co możemy dla Was zrobić, to rzeczywiście będziemy starać się robić dalej jak najlepiej.